gdzieś tam w bazie, w cateringu albo w garderobie z kamienia? Serdecznie jesteśmy na planie zdjęciowym klipu do piosenki Rolling With You, kolejny singiel Afrogmenta, dobra noc, dobry wieczór, dzień dobry, żegnam, witam. No i co, słuchajcie, no ekscytacja 500, zajrani jesteśmy. Z ciekawostek, słuchajcie, to ostatni klip, czyli Rock and Roll in Love, w ogóle kręciliśmy dokładnie przez te same dwa dni, tylko rok temu. 13-14 lipca, dokładnie w zeszłym roku, był kręcony klip do Rock and Roll in Love. Zupełny przypadek, dzisiaj się dopiero o tym dowiedzieliśmy. No i co, no jak widzicie, pomału już ubieramy ciuchy. Plan jest taki, że my, Afro Gang, będziemy zapierać ulicami naszej pięknej stolicy, siejąc postrach wśród okolicznych mieszkańców. No i co zrobić? A nasz główny bohater będzie przeżywał sobie zwykły taki dzień, który przeżywa każdy z nas. No i będą go napotykać różnego rodzaju, no nie bójmy się tego słowa, chuj sytuacje w życiu. Ciekaw jestem tej sceny w ogóle rowerowej, bo mamy lawetę z wielką kamerą i będziemy pizgać ulicami i będzie się działo, więc musicie to sprawdzić. Nie da się oszukać, że jesteśmy na hamaku. To jest raz. Po drugie, nie da się oszukać, że jesteśmy na Żoliborzu. To jest dwa. Po trzecie, nie da się oszukać, że ten grill jest zajebisty, którego nie widać. To jest trzy. Jako czwarty punkt trzeba też tutaj nadmienić, że kręcimy teledysk, bo to też jest dosyć istotna kwestia. Teledysk Rolling With You, sceny domowo, łazienkowe, zaraz będą sceny uliczne, jeżdżone, rowerowo-samochodowe, kabrioletowo-kruzerowe. A tymczasem słońce praży. Nie na plaży, a na trawie, właściwie na hamaku. 30 cm ponad chodnikami. W własne urodziny wypoczywam sobie ja. Tomasz Lach. Pozdrawiam, zapraszam. Ktoś chętny, to dawaj. Teraz. Uwaga, spontanicznie mam się z hamaka. Ała, 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 jak boli, ale pech. I'm rolling, I'm rolling, I'm rolling, I'm rolling. Kwakwa 500, jak uważajcie, bo tu wszędzie leżą bobki żubrów. Mieliśmy napad żubrów na plan, przez to troszeczkę się wszystko opóźniło. Żubry zebrały się pod tym drzewem i zaczęły masowo zrzucać bobki. To jest taki nowy styl tatuażu, żoliborzski. Tatuaż żoliborzski charakteryzuje się tym, iż jest bezbolesny, bardzo nietrwały i jest zrobiony tylko i wyłącznie na teledysku. Także jeden wzorek sobie już wybrałem i jest on przenoszony na moją szyję. To było z poprzedniego teledysku, tutaj co widzicie, ale się już zmazało troszkę. Aha, bo ty ten, słuchaj, jest godzina 6 rano, wszyscy jesteśmy niewyspani, słuchaj, jesteśmy po 48 godzinach picia, żartowałem, aha. Nie, no czekam na makijaż, mam taki częściowy, nie? Widzisz? A, i jeszcze drugą łapkę, to się, bo to razem połączę. Tak.
Nie wolno tam wyjeżdżać. Nie ma dojazdu, nie ktoś wie, dostanie zawału serca, karetka nawet nie podjedzie, nie wolno. Jeżeli jak ktoś ma zawał, to musi przecież mieć karetkę jak dojechać, a potem przyszła i mówi, ja nie wiem jak to jest, nie wiem, kto jest odpowiedzialny, kto jest do tego, proszę zlikwidować to pająka. A to ładne, w odbycie jest coś wiruje. Zawsze to są. Hamaki. Pojawi się najlepszy telewizor 2011 roku. Będziecie mogli zobaczyć w niej, nawet w oczach, które właśnie przychodzi w kadrze, będziecie mogli zobaczyć tam super zespół Afromental na kółkach 2, 4, 16. Ci co nie chcą mówić, nie mówią. Ci co chcą mówić, mówią. I tak zamkniemy wszystkim jadaczki. Wiesz co, nie. Poprzedni klip był bardziej męczący, powiem ci, ale my akurat z Lajusiem jeździliśmy sobie kabriolecikiem, wiesz, to jest pani Firi Fari Firi Firina, tak się nazywało przynajmniej firma. Albo wytnij sobie poszczególne literki i wstaw w odpowiedniej kolejności. Będzie prawdziwa nazwa. Jest godzina 19.02. Idzie fajnie. Myślę, że będzie dobrze. Też tak myślę. I ty. I ty. Nie bez kozery. I nie chodzi mi o tego gościa z Radia Z. Ruszam tym widelcem. Więc będę za chwilę konsumował. Czyli będę brał jedzenie, wsadzał, przełykał. Wiadomo. A czyli cię nie będzie. Stąd wyleci. No. O, dokładnie. Drożyzna. To prawda. Na wszystkim nie jest. Dobrze, ja będę walczył. Dziękuję bardzo. Dla nas emerytów ten kraj musi się zmienić. Jeżeli chcielibyście to zmienić, uwierzcie we mnie. Prawda leży w nim. Wojciech Łozowski, numer 17 na liście. Pa, pa. Parę to znaczy 4. No i spełnił blisko, więc ja jeszcze do tego. Dobra. To wreszcie ktoś coś fajnego zrobił. Ostatnie 3 godziny taka nuda. No i jeszcze wy, chłopaki, no.
wykonanie sceny, w którym John wchodzi do klubu. Zobaczcie, ile pięknych osób jest za nami. Zarówno przystojnych, jak i pięknie ludzie wyglądają. Widzicie pierwszy rząd? Same piękności, drugi, trzeci, czwarty i jedenasty jest taki sam. Ja uciekam, aby obczaić, co się dzieje. Właśnie kręcimy ostatnią scenę tego teledysku. Jest godzina 4:48 rano. Właśnie mówię zegarek, widzę, że troszkę spóźnia. Nie, jest dobrze. 4:48 rano. Kręcimy ostatnią scenę. Po ostatniej scenie, jak wiecie, zawsze po ostatniej scenie jest koniec zdjęć i będzie bieganie, i skakanie. Także jak skończymy to, to jesteśmy po wszystkim i dwa dni później zobaczycie efekt tej pracy. Dokładnie w przejściu. To jest przejście, gdy kręcimy jedną z wielu nocnych scen, jeżeli chodzi o teledysk Afromental Rowing With You. W tym kapeluszu, spyś kapelusz, tam jest młodzik. Lion jest w koszuli piatu, baron jest obok niego, właśnie przeszedł. Ośniadego też widzisz pewnie. Tutaj DJ Def. Pokaż może. Pierwsza alkoholik Rzeczpospolitej. Czwarty teledysk z nami, nigdy go nie odpuszczamy, zawsze jest potrzebny. Jest zrobiona próba, chodź zobaczyć, jak machają rękoma. No i to jest jedna z ostatnich scen, więc będziemy się niestety już żegnać z naszym making ofem. Możecie jeszcze sfilmować moją piłę. Ja piłem, ona piła. Najlepszego.